Murmur of a morning breeze up there, rattle of a milkman up a stair. Sure, that's music, mighty fine music. Murmur of a morning breeze up there, rattle of a milkman up a stair. Witamy bardzo serdecznie, witamy bardzo gorąco. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Sukces, proszę Państwa, możliwy jest tylko dzięki wizji i innowacjom, a gdyby nie umieć się nim dzielić z innymi, wtedy znaczyłby tyle co nic. Z nadzieją i radością obserwujemy, jak zmienia się na korzyść postrzeganie gospodarki przez elity polityczne, urzędy, instytucje państwa oraz, co jest najważniejsze, opinia społeczna. Narasta świadomość, że to, co robimy, jest oczywiście dobre i służy nam, naszym najbliższym otoczeniu, ale służy również i wszystkim. Im silniejsza jest gospodarka, tym mocniejsza nasza pozycja na arenie międzynarodowej, tym większe bezpieczeństwo naszego kraju, stabilność społeczna oraz poczucie satysfakcji każdego Polaka. Uważamy, że dzisiaj miarą współczesnego patriotyzmu jest rozwój gospodarczy, gospodarka naszego kraju. W tym trudnym roku 2013, być może niełatwiejszym roku 2014, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że sensem naszego życia, każdego z nas z osobna i narodu jako całości, jest dzielić się z innymi tym wszystkim, co w nas dobre. Jestem przekonany, że ten wieczór, tak jak wieczór sprzed roku, będzie sygnałem dla wszystkich, którzy wątpią, dla wszystkich, którzy nie zawsze mają siłę, aby dzielić się dobrym z innymi, że ten wieczór będzie właśnie sygnałem, że warto to robić i że nagroda dziś, jutro lub kiedyś w odległej przyszłości, ale nagroda spotka każdego, kto takim dobrem dzielić się potrafi. Nisko kłonię się tym wszystkim, którzy potrafią swoim sercem i swoją energią, swoją wyobraźnią, swoją przedsiębiorczością dzielić się z innymi. Wszystkiego dobrego. Piętnaście lat. Włóczyłem się po świecie, oglądałem, jak inni to robią, jak wygląda bankowość nowoczesna, innowacyjna. Potem przyszedł, nie wiem, może jakiś kryzys wieku średniego, może rewolucja technologiczna, może zdanie sobie sprawy, że bankowość to przede wszystkim usługi, może wszystko razem. Stąd też zrodził się pomysł na Alier. Moment upadku Lehman Brothers w połowie września 2008 roku to prawdopodobnie trudniejszy moment w życiu Aliora. Myśmy dla klientów zaczęli działać dwa miesiące później, ale te dwa miesiące były bardzo nerwowe. Z jednej strony rok naszej pracy, postawienie wszystkich systemów, wybudowanie, rekrutacje, oddziały, wszystko przygotowane i taka wielka zmiana w światowej bankowości. Rynek międzybankowy zamiera i do tej pory nie wiem, jak to się stało, że udało nam się wspólnie z właścicielami podjąć decyzję, że mimo wszystko ruszamy. To było bardzo teraz z perspektywy widzę odważne, ale i mądre decyzje. Kiedy dowiedziałem się, że zostałem nominowany do tej nagrody i pomyślałem sobie, kapituła, podejmuję tutaj bardzo, bardzo odważną decyzję, bo oto te nagrody nominuje mimo wszystko bankowca i cała rzecz się dzieje tydzień po Cyprze. Sam fakt bycia finalistą tutaj dla wszystkich osób, z którymi tworzyłem Alior, to jest wielkie wyróżnienie. Nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że w tym roku nagroda specjalna powinna zostać przyznana człowiekowi, którego nominacja pojawiła się wielokrotnie i to w dwóch kategoriach konkursu. Statuetka, która trafi do rąk człowieka w Meloniku, jest wyrazem naszego prawdziwego uznania dla wybitnych osiągnięć biznesowych i najwyższych jakości przywództwa. To nagroda za wprowadzenie nowej jakości i kultury w wyjątkowo trudnej i konkurencyjnej branży, jaką jest bankowość. Za wizję, pasję i odwagę w dążeniu do wyznaczonych celów z doskonałym rezultatem. Za chwilę przed Państwem stanie człowiek, który od 4 lat zmienia oblicze systemu bankowego
przenosząc go w obszary wyższej kultury bankowości. Konsekwentnie realizuje zasadę back to basic, czyli powrotu do korzeni bankowości detalicznej z XIX wieku. Nieczęsto zdarza się tak, aby człowiek, który odniósł spektakularny sukces, był tak komplementowany przez współpracowników i partnerów biznesowych. O naszym laureacie mówią, że wyróżniają go dwie cechy. Jasność i klarowność poglądów oraz uczciwość w stosunkach do swoich kolegów i pracowników, bo ludzie są dla niego najważniejsi. Udawanie to między innymi starając się poznać każdego pracownika osobiście, w ten sposób poznał już ponad 2000 ludzi, powtarzam, 2000 ludzi w swoich firmach. Jak sam podkreśla, gdyby nie jego ludzie, bank mógłby sobie najwyżej narysować na kartoniku. Na szczęście dla naszych finansów ma przy sobie wiele osób, dla których jest nieustanną inspiracją do dalszego działania. Proszę Państwa, przed nami, przed Państwem laureat Nagrody Specjalnej, po raz pierwszy przyznanej przez Polską Radę Biznesu, pan Wojciech Sobieraj. Państwo, ja chciałbym trzy malutkie punkciki, takie krótkie. Pierwsze, żebym nie zapomniał, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzinom aliorowców, bo aliorowcom to cały czas dziękuję i całe życie będę dziękował, ale my sobie jakoś tam damy radę, ale z rodzinami gorzej, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Aniu, tobie też bardzo dziękuję. To punkt pierwszy. Punkt drugi to jest takie, że zawsze jest jakieś ale, prawda? Niby wszyscy wiedzą, że jesteśmy bardzo pracowici, bardzo odważni i bardzo przedsiębiorczy. My Polacy, w Europie o tym wiedzą, na świecie o tym wiedzą, wszyscy wiedzą. Ale zawsze jest coś takiego. Niby przedsiębiorczy, ale na małą skalę. Niby pracowici, ale mało innowacyjni. Niby odważni, ale nie dla dobra wspólnego. Więc przez 5 lat starań postawiliśmy coś, co się nazywa Alior, co jest duże, bo to było drugie największe wejście na giełdę w bankowości na świecie w ubiegłym roku. Jest innowacyjne, to naprawdę jest nowoczesny bank, tylko z takim melonikiem. I jest dla dobra wspólnego, bo staliśmy z polskimi przedsiębiorcami wtedy, kiedy na świecie było troszkę gorzej. I nadal będziemy stali. I nadal może, oby, będziemy polscy i będziemy tutaj, będziemy ich wspierali bardzo, bardzo mocno. I trzeci punkt, chyba najważniejszy. Ja mam taką 5-letnią córeczkę, teraz 6-letnią. Ona, Małgosia Sobieraj, biegła w ubiegłym roku w takich zawodach i wyprzedzała. I stawała. I pytam się, Małgosiu, dlaczego nie biegniesz? Ona mówi, tatusiu, bo mi szkoda tej dziewczynki z tyłu. Więc ja chciałem powiedzieć, że jest tyle osób, na pewno, które zasługują na to bardziej niż ja. Ja tym wszystkim osobom mówię, ja się zawsze zatrzymam, wyprzedzajcie, pomogę. Dziękuję. Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Człowiek, który zbudował bank od zera. Mamy nadzieję, że tutaj w pierwszych rzędach w przyszłym roku zasiądą kolejne osoby, które wspierają polską przedsiębiorczość, o których słychać na świecie i które pełnią ważne funkcje. Bardzo serdecznie dziękujemy.